witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Dla wszystkich osób, z którymi jeszcze nie udało mi się spotkać, też aczkolwiek widzę tutaj kilka znajomych nazwisk. Jestem trenerką i edukatorką edukacji globalnej od ponad 10 lat. Z kwestią żywności, czy też suwerenności żywnościowej, spotykam się właściwie od samego początku, wtedy, kiedy mówiliśmy dużo o żywności jako o temacie, który był związany chociażby z takimi kwestiami jak sprawiedliwy handel, czy w ogóle kwestiami konsumenckimi. Natomiast z biegiem czasu ten temat zaczął mieć dla mnie zupełnie inne znaczenie i przerodził się właśnie w kwestię prawa człowieka. O tym być może pamiętacie, dla tych osób, które brały udział w poprzednim webinarium prowadzonym przez Marcina Wojtalika, była już trochę mowa. Dzisiaj spróbujemy pogłębić ten temat, powiedzieć o jeszcze kilku kwestiach. I też, co ważne, połączyć to zarówno z celami zrównoważonego rozwoju, czyli z globalną agendą, jak i z agendą lokalną, o czym też będzie mówiła Nina. Nina Wam już się pokazała wcześniej, więc za jakiś moment na pewno się z nami pojawi. Co najważniejsze, żeby oddać sprawiedliwość wszystkim zaangażowanym w to webinarium, w przygotowywanie nie tylko tego webinarium, ale też całego cyklu. Oprócz Instytutu Globalnej Odpowiedzialności jest to kooperatywa Dobrze, jak również Ruch Mielenie Polska, a samo webinarium jest współfinansowane w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz środków Unii Europejskiej. W takim razie mamy już wszystkie kwestie formalne zaliczone. Chciałabym też powiedzieć Wam trochę o kolejnych tematach, którymi dzisiaj będziemy się z Niną zajmować. Ja zrobię dla Was krótkie wprowadzenie dotyczące prawa do żywności jako jednego z praw człowieka, dotyczący różnych pojęć, takich jak bezpieczeństwo żywnościowe czy bezpieczeństwo żywności, ale też roli Organizacji Narodów Zjednoczonych w tej kwestii. I też spojrzymy na prawo do żywności w kontekście celów zrównoważonego rozwoju. Później przekażę głos Ninie. Będziemy mówić o definicji suwerenności żywnościowej i jaka jest różnica pomiędzy wcześniej wymienionymi terminami, definicjami, jak również jakie są możliwe zmiany sposobu produkcji, konsumpcji i dystrybucji żywności, zmiany polityczne, kim wreszcie jest Mieleni Polska, o której wspominałam na samym początku i co my jako konsumenci i konsumentki możemy zrobić. Jest tego trochę dużo, ale mam nadzieję, że będzie treściwie i będziecie z chęcią słuchać tego, co mamy Wam do powiedzenia, ale też bardzo zachęcamy Was do zadawania pytań w każdym dowolnym momencie. Postaramy się na nie odpowiadać zarówno w trakcie naszego webinarium, jak i po nim. Także bądźcie aktywni, zapraszamy Was do tego. I zacznę może od odpowiedzi na pytanie, które zadałam wcześniej, dotyczące prawa do żywności. Prawo do żywności należy do trzeciej generacji praw człowieka i rzeczywiście jest trochę tak, że czasami wspominamy te prawa człowieka związane z kwestiami politycznymi, z kwestiami wolnościowymi, natomiast gdzieś zapominamy o tym, że mamy też takie podstawowe prawa jak prawo do wody, prawo do żywności, które definiują to, w jaki sposób każdy z osobna i społeczności funkcjonują i tak naprawdę jest kluczowym prawem do tego, żeby ludzie domagali się również kolejnych praw.
Tutaj na slajdzie widzicie artykuł z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Każdy człowiek ma prawo stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie. I to jest chyba też kluczowa kwestia, bo też dosyć często w tej narracji neoliberalnej mówimy, że no jak to prawo do żywności, to znaczy, że ktoś będzie nas żywił, a my nie będziemy musieli za tę żywność płacić, czy nie będziemy musieli sobie jej zapewniać. Nie jest to do końca tak, za chwilę też o tym trochę opowiem. Natomiast zwracam Wam uwagę na to, że dosyć często zarówno organizacje, jak i obrońcy praw człowieka skupiają się na kwestiach związanych z demokracją, a tak naprawdę kwestie związane z demokracją jest również związane z prawem do żywności i dostępem do żywności, co jest bardzo istotne. Pierwszym takim pojęciem ważnym w kontekście żywności, które jeszcze poprzedza suwerenność żywnościową, o której za chwilę też będziemy mówić, to kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. Pierwsza definicja tego pojęcia jest z lat 70. ze Światowej Konferencji Żywności w Rzymie. To jest stworzenie warunków do zapewnienia ludności danego kraju dostarczenia odpowiedniej ilości i jakości produktów żywnościowych. I to tak naprawdę jest definicja, która opiera się o kwestie związane z niedoborem żywności, z głodem, gdzieś tam z tym wyzwaniem globalnym, które jest najbardziej istotne. Jednak nie jest to pojęcie, które jest wystarczające i za chwilę też o tym pewnie trochę będziemy mówić. Natomiast to jest ta podstawa, ten dół piramidy Maslowa, który mówi, że jeżeli nie będziemy mieli co jeść, jeżeli nie będziemy mieli skąd wziąć jedzenia, to wtedy najprawdopodobniej nie będziemy walczyć o kolejne wolności i prawa, które nam przysługują. Ważne jest to też w kontekście myślenia o tym, jak te procesy zachodzą, myślenia na przykład o tym, w jaki sposób kraje globalnego południa rozwijają się, bądź w jaki sposób ten rozwój jest im utrudniony. Jeżeli ludzie nie mają co jeść, gdzieś jest rzeczywiście duży problem z tym, w jaki sposób funkcjonują w swoich społecznościach i w jaki sposób też funkcjonują jako społeczności czy jako kraje. ONZ ma taką bardzo specjalną funkcję dotyczącą prawa do żywności. Jest to specjalny sprawozdawca ONZ do spraw prawa do żywności. Ten mechanizm został wprowadzony, specjalnego sprawozdawcy, został wprowadzony przez ONZ pod koniec lat 70. I zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że mamy 43 tematycznych specjalnych sprawozdawców. I tutaj mamy bardzo duży przekrój tematów. Mamy zdrowie, migrację, edukację, kwestie rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii, nietolerancji, ale na przykład mamy też takie kwestie jak współczesne formy niewolnictwa, czy ponadnarodowe korporacje oraz inne przedsiębiorstwa handlowe, biznesowe. Do tych kwestii również mamy specjalnych sprawozdawców. Specjalni sprawozdawcy zazwyczaj, ich rola polega na tym, że współpracują z rządami konkretnych krajów, jeżdżą na spotkania na zaproszenie tych krajów i kontrolują polityki danego kraju w kontekście swoich społeczności, swoich obywateli i obywatelek. Tutaj macie na slajdzie też definicję prawa do żywności, która pochodzi z jednego z dokumentów, która daje mandat temu specjalnemu sprawozdawcy. Zwróćcie uwagę na to, że mówimy tutaj zarówno o kwestiach ilościowych, jak i jakościowych. Mówimy tutaj również o kwestiach dostępu
bezpośredniego lub przez zakup, czyli ta dyskusja nad tym, czy to oznacza w praktyce, że ktoś będzie nam dawał jedzenie, czy po prostu będziemy mieli do niego dostęp, też jest tutaj podniesiona. Zwróciłabym również uwagę na kwestie związane z tradycją kulturową danej społeczności, jak również to, że dotyczy to zarówno osób indywidualnych, jak i kolektywu, czyli wszystkich społeczności lokalnych, jak również wszystkich obywateli i obywatelek danego państwa. Co chyba ważne, w tej definicji ONZ-owskiej mówimy o godnym życiu wolnym od strachu. To też wynika z realizacji podstawowych potrzeb i gdzieś tam jedną z tych podstawowych potrzeb jest prawo do żywności, jest możliwość posiadania wystarczającej ilości jedzenia. Tutaj na zdjęciu jest też Hilal Elver, która pełni w tej chwili funkcję specjalnego sprawozdawcy ONZ. Tutaj macie też jej konto twitterowe, warto je zasubskrybować i rzeczywiście Hilal jest bardzo aktywna i bardzo ciekawe rzeczy można u niej przeczytać, więc bardzo zachęcam. W kontekście jeszcze definicji bezpieczeństwa żywnościowego, tutaj kilka ważnych kwestii, o których warto wspomnieć, również w kontekście preferencji żywnościowych czy czynników społecznych i kulturowych, czyli ta kwestia, że tak naprawdę dana społeczność może mieć jakieś preferencje, może coś jeść, może z powodów kulturowych czy związanych ze swoimi wierzeniami, religią, decydować się na niejedzenie jakiegoś pokarmu i trzeba też brać to pod uwagę. To szczególnie w kontekście klęsk humanitarnych czy pomocy żywnościowej organizowanej przez takie agendy jak ONZ jest bardzo ważne, bo bardzo często dochodziło do takich sytuacji, że to nie była właściwe wsparcie dla tej konkretnej społeczności i warto na to zwrócić uwagę. Wracając jeszcze do specjalnej sprawozdawczyni ONZ-u, Hilal Elver odwiedziła Polskę w 2016 roku. Tutaj już widzę, że Dorota wkleja link do raportu z jej wizyty w języku angielskim. Co chyba warto wspomnieć w kontekście tej wizyty i też rekomendacji, jakie płynęły z tego raportu, to rzeczywiście to, że polskie prawo zdaniem Elver skupia się na bezpieczeństwie żywności, natomiast nie zabezpiecza gdzieś tam praw grup narażonych na wykluczenie z powodu braku dostępu do żywności. I to była jedna z kwestii podnoszonych przez nią w tym raporcie, jak również kwestia zabezpieczenia godności człowieka w zakresie prawa do żywności w politykach i dokumentach. Gdzieś zauważyła brak takiego podejścia bardziej społecznego, socjalnego do tego zakresu, do tego prawa, do tego wymiaru, tego prawa człowieka. Co ciekawe, miała też kilka rekomendacji bardzo praktycznych dotyczących polityk związanych z żywnością i to na przykład było stworzenie specjalnego planu na poziomie krajowym, który dotyczyłby włączania prawa do żywności i też dyskutowania o nim w sposób inkluzywny, włączający bardzo różnych aktorów, bardzo różne strony. Również podkreślała to, że ważni są w tym łańcuchu mali przedsiębiorcy, drobne gospodarstwa, drobni rolnicy i rolniczki, jak również konsumenci i konsumentki. To też ważny aspekt. Jak również postulowała wdrożenie i monitorowanie norm środowiskowych, które
chronią ziemię przed zanieczyszczeniem, ale również wodę w konsekwencji prowadzenia rolnictwa przemysłowego, ekstensywnego, szczególnie też w aspekcie zwierząt hodowlanych i też rzeczywiście tych dużych skupisk, czy to kurników, czy to hodowców trzody chlewnej, więc gdzieś tam jest to być może temat, który gdzieś tam wam mógłby być bliski w kontekście też tego, co obserwujecie w swoim regionie, w swoim województwie, w swoich miastach. I też ważna kwestia, bardzo długi wstęp, zanim przejdziemy do definicji suwerenności żywnościowej, ale jednak myślę, że warto. Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego versus bezpieczeństwa żywności. Bo bezpieczeństwo żywności to to, żeby konsumowana żywność nie zawierała substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka. I tutaj jest bardzo dużo kwestii, czy to związanych z modyfikowaną żywnością, czy to związanych z pestycydami. Wiecie pewnie bardzo dużo na ten temat. Być może śledzicie teraz zmiany związane na przykład ze stosowaniem Roundupu, czy dyskusje na temat tego, czy GMO jest w stanie zapobiec, przeciwdziałać głodowi na świecie. Gdzieś te wszystkie kwestie są tutaj ważne. Pewnie warto znać ich kontekst, patrząc na suwerenność żywnościową jako na propozycję, która niesie rozwiązanie, ale która nie widzi go w rolnictwie ekstensywnym i nie widzi go w masowej produkcji żywności, która jest niewystarczająco dobrej jakości. Moim zdaniem te pojęcia bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności się bardzo wspierają i też powinny funkcjonować wspólnie i warto o tym pamiętać. Teraz mam dla was takie pytanie, który waszym zdaniem z celów zrównoważonego rozwoju jest związany z prawem do żywności? Dorota wrzuci wam tutaj ikony wszystkich celów, a ja zapraszam was do tego, żeby kropką zaznaczyć te cele, które wydaje wam się, że są związane z prawem do żywności. Kropki są zielone, ale na zielonym też widać, więc myślę, że będzie. Ja na razie na trójce widzę najwięcej kropek. Mm-hmm. Jedynka, dwójka, trójka zdecydowanie. Nawet jedna na piątce, super, jedno na dziesiątce. Natomiast bardzo się cieszę z waszej ferii kolorowych kropek. Jeżeli przełączysz mi następny slajd, to znajdziemy odpowiedź. Ponieważ przygotowując się też do tej prezentacji, doszłam do takiego wniosku, że realizacja wszystkich celów zrównoważonego rozwoju jest bezpośrednio bądź pośrednio związana z prawem do żywności, więc bardzo się cieszę, że zaznaczyliście aż tyle kropek i że zauważyliście te związki. Tak jak już mówiłam na początku, to jest dziś jedno z podstawowych praw i jedna z podstawowych potrzeb, żeby mieć co jeść, żeby móc uprawiać żywność dla siebie, dla swojej rodziny, żeby być w tym też w pewnym sensie samowystarczalnym, jeżeli jest taka potrzeba. I to jest jedna z ważnych kwestii, która tak naprawdę warunkuje cały rozwój świata, taki, o jakim mówi Agenda 2030, czyli ten zrównoważony rozwój świata, który ma sprawiać, że świat będzie bardziej sprawiedliwym miejscem dla nas wszystkich i nie zostawi nikogo z tyłu, nie zostawi nikogo gdzieś opuszczonego w tym dążeniu. Dla przykładu, bo widzę, że czas goni, dla przykładu te trzy najbardziej oczywiste cele, które też najszybciej zaznaczaliście, związane z końcem ubóstwa, zero głodu i dobre zdrowie i jakość życia. Tutaj kilka takich celów, które są najistotniejsze, czyli na przykład wyeliminowanie skrajnego ubóstwa poprzez zmniejszenie liczby osób żyjących za
1,25 dolara dziennie, to jest ta podwyższona stawka, kiedyś był 1 dolar. Natomiast no, rzeczywiście to się z tym wiąże w momencie, kiedy stać nas również na zakup żywności, mamy możliwość mieć lepsze warunki do życia, być może wyjść ze skrajnego ubóstwa. Na pewno kwestia związana z zero głodu, czyli z rolnictwem, które z jednej strony ma mieć większą wydajność, ale z drugiej strony ma jednak, zwróćcie proszę na to uwagę, podtrzymywać ekosystemy i wzmocnić przystosowanie ich do zmian klimatycznych. To też bardzo ważna kwestia związana z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i związanymi z tym klęskami głodu. Bardzo istotny element tego celu, być może nie taki oczywisty. I trzecia kwestia związana ze zgonem wśród noworodków i dzieci poniżej 5 roku życia. To też znowu w jakimś sensie warunkuje to, w jaki sposób żywi się i w jaki sposób funkcjonuje matka dziecka i to, w jaki sposób jest ono, czy ono jest właściwie odżywione, czy jest dożywione, to jest też ta kwestia, która warunkuje przeżycie tych dzieciaków. Więc to bardzo ważne w kontekście zarówno globalnego południa, ale też wyrównywania nierówności globalnych w krajach, które już uważamy za rozwinięte, żeby rzeczywiście zwracać na tą kwestię uwagę, ale też kilka takich nieoczywistych rzeczy związanych z równością płci, działania w dziedzinie klimatu, ale też pokoju i sprawiedliwości. Tutaj chciałabym Wam zwrócić przede wszystkim uwagę na to, jak bardzo często to prawa kobiet w kontekście dostępu do zasobów, również do ziemi, również do możliwości produkowania sobie żywności, również do nasion są łamane i jak to wpływa na nierówności związane z płcią. To bardzo ważna kwestia, też warto o niej pamiętać w kontekście globalnym, ale też lokalnym. Działania związane z kwestią zmian klimatycznych, to wzmocnienie związane z zagrożeniami wynikającymi z tych zmian i też zapewnienie, że żadne klęski związane ze zmianami klimatu nie wpłyną na to, że nie będziemy w stanie uprawiać żywności i będziemy cierpieć klęskę głodu. Gdzieś tutaj też jest również bardzo ważne, ale też i to na poziomie politycznym i trochę związane z korporacjami na przykład i rzeczywiście z tym ekstensywnym rolnictwem versus intensywnym rolnictwem. Gdzieś tutaj ta kwestia tego, żebyśmy mogli podejmować decyzję o tym, w jaki sposób produkujemy żywność, w jaki sposób ktoś produkuje dla nas żywność, w jaki sposób my ją otrzymujemy, czy mamy wpływ na to, jakiej ona jest jakości, to też jest ta kwestia. Ja Wam bardzo dziękuję i teraz przełączamy się do Niny. Ja będę tutaj z boku i też prześledzę sobie w międzyczasie czat. Powiem dwa zdania o sobie, znaczy obecność naszej. Od ponad 10 lat jestem zaangażowana na poziomie aktywistycznym działania związane z tak zwaną globalną solidarnością, a od 2011 roku działam aktywnie w kooperatyw spożywczych. Mam taką perspektywę, wydaje mi się, dość praktyczną. Natomiast wiedza na temat systemów handlu międzynarodowego też nie jest mi obca. W każdym razie to chciałam powiedzieć, to, że dużo mam doświadczenia praktycznego w działaniu z obszaru suwerenności żywnościowej i chciałabym Wam zdecydowanie powiedzieć, czym jest suwerenność żywnościowa. Natomiast chciałam też zaznaczyć, że nie tyle podzielę się z Wami moją wiedzą, chociaż też, ale perspektywą.
Wydaje mi się, że przez lata doświadczeń mamy tyle szeroką perspektywę, że ona może być dla Was ciekawa. Natomiast istnieją już materiały, które pozwolą Wam zgłębić temat suwerenności. Czasem też warto pogłębiać coś samemu, a ja będę chciała dzisiaj po prostu być taką trochę przewodniczką, jak poruszać się w tym temacie. Mówiłam o tym, że będę chciała mówić o szerszym kontekście. I zanim będę mówiła o tym, czym jest suwerenność żywnościowa, chciałam Wam trochę nakreślić faktów, żeby też przygotować kontekst do mówienia o suwerenności żywnościowej. I mam kilka faktów i one dotyczą Unii Europejskiej, gdyż opieram się na raporcie dotyczącym Unii. Natomiast tendencje są światowe, więc nie przyjmujcie się tym, że naprawdę są... wiadomo, że Europa jest inna, Unia Europejska jest inna niż inne kontynenty, ale tendencje, które są efektem globalizacji, są podobne. Więc pierwsza rzecz to jest ilość i tak naprawdę ile jest gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. I jak tutaj napisałam Wam, jest ponad 12 milionów gospodarstw, które zatrudniają 25 milionów osób. Co jest istotne, to jest to, że tych dużych, wielkoobszarowych, powyżej 100 hektarów, jest tylko 2,7%. Więc oznacza to, że większość gospodarstw to są gospodarstwa drobne. Mamy 75% gospodarstw w Unii Europejskiej, to są te, które mają poniżej 10 hektarów. To, co jest również istotne, to to, że to właśnie gospodarstwa duże, czyli te 2,7% wszystkich unijnych, zajmują 50% ziemi rolnej w Unii Europejskiej. Jaki jest tego efekt? No taki, że, znaczy jakby skutek, to taki, że ziemia w Unii Europejskiej jest kontrolowana głównie przez duże gospodarstwa rolne. To jest pierwszy kontekst, o którym chciałam wspomnieć. Kolejny fakt to jest odpowiedź na pytanie, kto w Unii Europejskiej produkuje żywność. To, co jest ważne, żebyście wiedzieli, to to, że ci rolnicy wielkoobszarowi, to gospodarstwa wielkoobszarowe, 2,7% w Unii Europejskiej odpowiadają jedynie za 11% całkowitej produkcji rolnej. W 21 krajach Unii Europejskiej drobni rolnicy uzyskują wyższą wartość produkcji jednostki areału. Co to oznacza? Znaczy, że z jednego hektara ziemi są w stanie wyprodukować więcej żywności niż wielkie gospodarstwa, niż gospodarstwa wielkoobszarowe. Jest to fakt zbadany przez Bank Światowy, na całym świecie się tak dzieje. I teraz dlaczego? Ponieważ małe gospodarstwo na jednym hektarze uprawia różnorodną produkcję, to znaczy może mieć różne rośliny, różne warzywa, owoce, często też ma tam zwierzęta. Natomiast wielkoobszarowe, często monokulturowe, czyli uprawiające jedną odmianę gospodarstwa, muszą mieć dużo więcej przestrzeni na to choćby, żeby kombajny wielkie jechały, żeby mogły czy korzystać z traktorów, mają mniejszą różnorodność i z samego hektara są mniej produktywne. Jest bardzo ważna informacja, to obala mit na temat tego, że potrzebujemy wielkich farm przemysłowych po to, żeby wyżywić świat. Kolejna, i to jest właśnie ta konkluzja, że zajmując między 30 a 50% powierzchni rolnej w Unii Europejskiej, to właśnie rolnicy drobni, małoobszarowi żywią mieszkańców Unii Europejskiej. Tutaj trochę takich faktów ze świata politycznego. Będziemy często, zresztą często jak będziecie czytać o suwerenności żywnościowej, spotkacie się z takim pojęciem jak polityki publiczne, forma polityk publicznych. I teraz, czym są te polityki publiczne? Gdybyśmy mówili o polityce państwowej jako polityce publicznej, to jest racja, ale jesteśmy stronami jako Polska również międzynarodowych, wobec czego instytucje takie jak właśnie Unia Europejska również tworzą polityki i to są wszystko polityki publiczne. To nie są prywatne, tylko te, które są w prawie międzynarodowym czy polityki państwowe. I teraz unijna wspólna polityka rolna, czyli ten WPR, jest podstawową polityką publiczną w Unii Europejskiej. Ona powstała w 1969 roku po to, aby przygotować, aby modernizować rolnictwo w Europie. Jest to podstawowa polityka publiczna, dlatego że też jej budżet jest ogromny. Jak zobaczycie, odpowiada za 40% całkowitego budżetu w Unii Europejskiej, odpowiada właśnie wspólna polityka rolna.
są to te wszystkie pieniądze na dopłaty, o których słyszymy do rolnictwa. I teraz to się zaczyna robić ciekawie, że 80% wsparcia tych dopłat unijnych i dopłat również państwowych trafia do 20% rolników. Czyli ten schemat, który mamy jak w ekonomii, to znaczy, że bogaci zgarniają więcej, a biedni dostają jak najmniej, ma miejsce również w rolnictwie. To znaczy, że te gospodarstwa, które są najlepiej wyspecjalizowane, czy w sensie takim najlepiej, są największe, mają najlepiej radzą sobie z biurokracją, ale dostają najwięcej pieniędzy. Istotne jest też to, no i kolejny na przykład to jest w 2011 roku, że 1,5% gospodarstw z Unii Europejskiej otrzymało 1/3 dotacji ze wspólnej polityki rolnej. Też ciekawy jeszcze jest też fakt, że w 2011 roku w Unii Europejskiej 44% gospodarstw otrzymało 80% dotacji. I to były te gospodarstwa z Europy Zachodniej. To znaczy, że jeszcze w 2011 roku widoczna była duża dyskryminacja gospodarstw w krajach Europy Wschodniej. Być może to wcale nie jest tak źle, gdyż oznacza to, właściwie to jest istotne, jeszcze mało zbadane, w sensie mało zbadane przez krytyków dopłat, to jest to, że te dopłaty są tak zaprojektowane, aby wspierać koncentrację ziemi. To znaczy, jeśli mamy dopłaty do obszaru, do wielkości gospodarstwa, to wiadomo, że im większe jest gospodarstwo, tym więcej dopłat uzyska. Będzie dążyło do tego, żeby zwiększać swój areał. Również niestety w Unii Europejskiej istnieje bardzo dużo subsydiów, czyli również dopłat do eksportu. To znaczy, że finansuje się, dopłaca się do tego, aby rolnicy produkowali i wysyłali na eksport żywność. To jest ogromnym błędem w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego danego kraju, gdyż żywność powinna pozostawać na miejscu i służyć ludziom danej społeczności, a nie być towarem na eksport. Ale o tym jeszcze dalej. I teraz, co jest konsekwencją tych powyższych faktów? To jest to, że dochody rolników drobnych maleją ze względu na presję produkcji rolnictwa przemysłowego, która jest właśnie dotowana z jednej strony, a z drugiej strony maleją ze względu na presję sektorów sprzedaży detalicznej. Co to oznacza, że jeśli mamy rolników przemysłowych, wielkie gospodarstwa, one nie muszą produkować, one nie muszą wytwarzać żywności, zresztą za chwilę o tym powiem, w sposób opłacalny. Im się to nie musi opłacać, ponieważ i tak dostaną duże dotacje. Dlatego mogą pozwolić sobie na to, żeby sprzedawać do wielkich sieci supermarketów poniżej kosztów produkcji. Żaden z rolników nie jest w stanie, drobnych rolników tego zrobić. Nie ma takich dopłat. Konsekwencją tego jest to, że przez ostatnią dekadę z Unii Europejskiej zniknęło 1/3 małych gospodarstw. To są te smutne fakty, o których chciałam powiedzieć. Też jeszcze w tym kontekście chciałam wspomnieć o nazewnictwie. Ja zostałam przez rolników, z którymi współpracuję parę lat temu upomniana, czy raczej zwrócono mi uwagę o tym, jak mówić o żywności. I rzeczywiście ja staram się, kiedy mówię o drobnych rolnikach, nie mówić o produkowaniu towarów, produktów. Staram się mówić o wytwarzaniu żywności, gdyż takie utowarowienie żywności to jest to, na co teraz obecnie bardzo cierpimy. Więc też jakby, jeśli chcecie być wrażliwi na to, to zachęcam do uważania również na język. Dobra, zmieniam slajd. Pytanie, dlaczego suwerenność żywnościowa? No, staram się nakreślić kontekst, tak? Żeby stało się oczywiste, że potrzebne są interwencje, które zaprzestaną te, czy odwrócą te negatywne tendencje. Ale od strony konsumentów widzimy również sami, co się dzieje z naszą żywnością, że coś jest nie tak. Znaczy, że mamy z jednej strony pogarszającą się jakość żywności i wartości odżywczych również. Mamy bardzo negatywny wpływ przemysłowej produkcji żywności na przyrodę poprzez zanieczyszczenie podczas prowadzenia gospodarstw przemysłowych i na ludzi uczestniczących w jej produkcji. Chodzi tutaj o prawa pracownicze, o których powiem później dalej. Mamy ogromny problem ze skoncentrowaniem przetwórstwa spożywczego
i rynkowego obrotu żywnością, gdyż zaledwie kilka wielkich spółek światowych przetwarza żywność. To samo dzieje się z dystrybucją żywności. Więc mamy całą masę nieuczciwych praktyk handlowych w Unii Europejskiej. Mamy postępujące uszczuplenie zasobów naturalnych, pustoszenie wsi, imigrację ludzi do miast, a z drugiej strony napływanie ludzi z miasta do wsi w celach nierolniczych, tylko po prostu przeprowadzania się tam. To wszystko sprawia, że na wsi żyje się coraz gorzej, a ludzie, którzy byliby oddani, produkowali dla nas żywność, nie mają do tego motywacji. Dlatego już powoli odpowiadam, czym jest suwerenność żywnościowa. No, suwerenność żywnościowa to przede wszystkim prawa ludzi do wybierania własnych metod żywienia, to prawo do decydowania tego, co my chcemy jeść, ale to też do tego, żeby rolnicy czy wytwórcy mogli decydować o tym, w jaki sposób wytwarzają, aby nie odczuwali presji rynkowej z tym związanej, aby mogli kultywować wytwórstwo, produkcję żywności w sposób zgodny z ich tradycją. No wiecie, to jest po prostu prawo do decydowania o tym, jaką żywność produkuję, jaką dostarczam i na jakich zasadach. Dzisiaj rolnicy mają coraz bardziej uszczuplone opcje. Właśnie z tych względów, o których mówiłam, znaczy, że mają ogromną presję związaną z brakiem rynku zbytów. No i to są takie podstawowe założenia suwerenności żywnościowej, natomiast za chwilę będę rozwijała to jeszcze dalej. Też od strony takiej czysto informacyjnej, pojęcie suwerenności żywnościowej zostało przyjęte w 1996 roku, jeśli chcemy takich trochę faktów z życia pojęcia. I został zaproponowany przez Międzynarodowy Ruch Chłopski La Via Campesina. Jest to ruch, który największy chyba na świecie ruch, który zrzesza 200 milionów chłopów i chłopek z całego świata. Został założony w 1993 roku. Polecam odwiedzać ich stronę. Jest to niesamowicie różnorodny, radykalny w swoich postulatach. Wspaniały ruch, który właśnie domaga się między innymi suwerenności żywnościowej, gdyż on właśnie tylko rolników, nie tylko farmerów, ale właśnie też ludność rdzenną, kobiety i osoby, które są przez obecny system, korporacyjny system rolno-spożywczy, wyautowywani ze swojego dotychczasowego życia. Teraz przejdę do obszarów oporu. Te obszary oporu były zdefiniowane m.in. na kolejnych zjazdach Ruchu Suwerenności Żywnościowej. Powinienem jeszcze mówić, że Ruch Suwerenności Żywnościowej funkcjonuje też pod nazwą Mileni. Po raz pierwszy, już nie pamiętam, czy on dalej to Mileni, czy nie, czy to nerwy związane z połączeniem. W każdym razie mamy Ruch Suwerenności Żywnościowej, którego reprezentanci spotykają się na forach. Co kilka lat organizowane są światowe lub europejskie fora i tam między innymi dyskutują nad jakimi obszarami będą pracowali. I jednym z efektów takich forów było nakreślenie obszarów oporu. I one są czy obszarów walki, czy najważniejszych, kluczowych punktów, które muszą się zmienić, aby suwerenność żywnościowa mogła funkcjonować. One oczywiście będą odpowiadały temu, o czym wspominałam wcześniej, gdyż no, pewien kontekst i diagnoza jest bardzo mocno powiązana z konkretnymi przykładami, czy bardziej z obszarami, którymi ruch się zajmuje. No i pierwsza podstawowa rzecz to jest zmiana sposobu produkcji i konsumpcji żywności. Mam nadzieję, że to jest w miarę dla Was oczywiste, co kryje się pod tym pojęciem, dlatego ja nie będę zbyt wiele mówić, tylko chciałabym poprosić o włączenie filmu. Okay. To jest film, który został nagrany, tylko jeszcze powiem dlaczego, został nagrany podczas Dobrych Żniw. To jest rozmowa z rolnikami i z aktywistami. Dobre Żniwa to jest corocznie zjazd rolników ekologicznych w Grzybowie przy Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym. I tam byliśmy też jako przedstawiciele Mileni Polska, o tym powiem później.
Ten film został też użyty później do kampanii Dlaczego nie kupuję w supermarkecie. Organic farming, you know, in some countries it's called organic farming, in some other countries we have peasant farming, in other countries we have small scale family farming. This model of agriculture has been feeding the world for you know, over 10,000 years since humankind domesticated plants and started to do agriculture. Nie odkrywamy nowości, nie budujemy od nowa jakiegoś rolnictwa, tylko po prostu to jest powrót do pewnych tradycyjnych metod. Nie było takiego pojęcia żywność ekologiczna, ale ktoś to produkował po Bożemu, czyli nie truł, nie stosował żadnych środków ochrony, produkował to w zgodzie z przyrodą, był rolnikiem ekologicznym. I takimi rolnikami byli moi dziadowie, mój ojciec. I ja postanowiłem ten sam kierunek przyjąć. Organic farming and small-scale family farming are feeding 70% of the worldwide population by using 30% of the resources. And while the industry using so much public money, subsidies and support from governments are using 70% of the resources and feeding only 30% of the population of the world. I'm a veterinarian and I studied agriculture science, and what I have to say is I learned just the opposite of what we need for organic farming. Yeah, what I learned was the other way around. Monoculture, intensification, artificial fertilization, synthetic fertilizer, no biodiversity, no crop rotation. It was the picture of an agriculture without living soil. It is also about respecting life. I think this is a good term. To always respect plant or the soil or of course the animal as a whole being, which needs respect, which needs support, and which can communicate with me. And this way I feel related to it, this way I feel together with it. And it is not so separated and only abstract subject. Myślę, że właśnie rolnictwo zakorzenia w ziemi, pozwala ją zupełnie inaczej odczuwać, nawet jak po niej chodzimy, jak na nią patrzymy. To, że właśnie jestem, mogę wyjść na pole. Czasem jak właśnie mam takie trudne doświadczenia, że coś mi się nie udaje, to wystarczy, że wyjdę na pole i poczuję tą przestrzeń, poczuję ten zapach tej ziemi, to czuję, że to jest coś, co przywraca jakąś równowagę. Jak widzieliście w filmie, rolnicy wypowiadali się na temat potrzeb związanych z rolnictwem i o tym, jak rolnictwo, tradycyjne rolnictwo drobnych rolników jest właściwie podstawą, powinno być podstawą systemu żywności. Tutaj od razu chciałam powiedzieć, że zarówno La Via Campesina, jak i ruch suwerenności żywnościowej zaczął używać pojęcia chłop, a nie pojęcia rolnik, żeby trochę rozszerzyć i też dać uwzględnić fakt, że kultura chłopska jest czymś więcej niż tylko pracą, że jest to bardzo że chłopi są bardzo specyficzną grupą, chłopi i chłopki. Związani z ziemią od zawsze. Ich praca jest związana z miejscem, w którym żyją, z klimatem, w którym żyją, więc też te organizacje działające na rzecz suwerenności żywnościowej próbują trochę odczarować słowo chłop i my też w Polsce myślę, że powinniśmy trochę nową perspektywę nabrać, kiedy będziemy używać tego pojęcia. Tutaj ten slajd jest trochę rozszerzony tak naprawdę o tym, ja go zostawiam jakby dużo napisane po to, żebyście po prostu wracając mogli sobie przeczytać i mieć więcej danych, natomiast to jest cały czas mowa o sposobie produkcji i konsumpcji żywności i o tym, że potrzebujemy odpornych, autonomicznych systemów wytwarzania żywności, które i chronią bioróżnorodność oraz zasoby naturalne, które bronią dobrostanu zwierząt. O tym, że potrzebujemy dzielić się wiedzą, przekazywać tę wiedzę z pokolenia na pokolenie i dbać o ekologiczne modele produkcji rolnej, rybołówstwa i wszystkiego, co jest związane z wytwarzaniem żywności.
ale to jest również bardzo ważne dla nas, dla konsumentów, to jest konsumpcja lokalnej sezonowej żywności. Bardzo ważne jest tutaj bezpośrednie kontakty z wytwórcami żywności i kupno bezpośrednio od nich. Rozpamiętanie o tym, żeby kupować żywność lokalną, sezonową, unikać importowanej. Oczywiście coraz trudniej jest nam do tego dotrzeć. Tylko wspomnę o tym w kontekście właśnie zmiany produkcji żywności, czy wytwarzania żywności. Ważnym pojęciem, które też wypłynęło kilka lat temu, tak naprawdę jest czymś, co funkcjonuje od tysiącleci, to jest pojęcie agroekologii, która jest stawiana przez ruch suwerenności żywnościowej, jako centralne działanie, które może zaprzestać czy odwrócić te negatywne tendencje, o których wcześniej mówiliśmy. Tutaj znowu jest sporo napisane, przeczytacie to sobie powoli, później, natomiast zasadniczo agroekologia to są przekazywane z pokolenia na pokolenie systemy produkcji, które rozwijały się przez tysiąclecia. Są to różne skuteczne praktyki wytwarzania żywności lokalnie na zasadach ekologicznych. Tutaj ważne jest też to, kiedy mówimy o zasadach ekologicznych, że to nie znaczy, że ekologia to nie jest to, co ma certyfikat. To są po prostu działania, które sprzyjają bioróżnorodności, które utrzymują życie biologiczne w glebie, które recyklingują składniki odżywcze. Agroekologia szerzej pojmuje podejście ekologiczne. Dzisiaj niestety stało się tak, że czy rolnictwo ekologiczne jest certyfikowane i tak naprawdę zarezerwowane do bardzo konkretnych działań, które są z kolei kontrolowane przez takie, a nie inne instytucje. Stało się dość ekskluzywne ze względu na różnego rodzaju kontrole i potrzeby właśnie wydawania i przyjmowania tych certyfikatów. Dlatego agroekologia jest szerszym pojęciem i bardziej odpowiada temu, czym zajmowali się chłopi przez tysiące lat. Też zakłada coś bardzo kluczowego, to znaczy to, że chłop czy rolnik jest powiązany z ziemią i będzie o nią dbał jako swoją matkę, żywicielkę. Istotnym elementem agroekologii jest autonomia, to znaczy, że odrzuca kontrolę globalnych rynków i umożliwia samodecydowanie, samorządność społeczności. To, co bardzo mi się podoba w ogóle w tym ruchu Levia Campesina, czy w ruchu suwerenności żywnościowej, że on stawia rzeczy jasno i też dość radykalnie. I to mnie naprawdę bardzo cieszy. Znaczy, tu wprost jest napisane, zobaczcie ostatni akapit, agroekologia jest polityczna, wymaga od nas zakwestionowania i przekształcenia struktur władzy w społeczeństwie. Musimy oddać kontrolę nad nasionami, bioróżnorodnością, ziemią i terytoriami. Powinno być odzyskać. Wodą, wiedzą, kulturą i innymi dobrami wspólnymi w ręce ludzi, którzy karmią świat. Właśnie, odzyskać od korporacji, oddać w ręce ludzi, którzy karmią świat. Jest to fragment deklaracji Międzynarodowego Forum na Rzecz Agroekologii. Tak, no kolejnym jakby ważnym etapem, obszarem, którym zajmuje się suwerenność żywnościowa, to jest zmiana systemu dystrybucji żywności. A, na sobie tutaj będzie filmem, więc też zapraszam Was na film, a później powiem parę słów. The influence of supermarkets, it's tremendous, and it's profoundly negative. It's pushing away peasants from the markets. It's changing the rules on hygiene and all kinds of standards that peasants cannot respect. Problem w tym, że supermarket bazuje na produkcji jednolitej, standaryzowanej na bardzo wysokiej ilości, wysokim poziomie. I ta właśnie standaryzacja ilościowa powoduje, że nie jest to produkcja ekologiczna, bo produkcja ekologiczna ma, czy produkcja naturalna, bo to można powiedzieć szerokie bio, bo niekoniecznie to musi być certyfikowana produkcja ekologiczna, właśnie bazuje na tym, że to jest różnorodna. Czyli ten produkt zwierzęcy, czy ten produkt roślinny bardzo często się różni u jednego sąsiada i u drugiego, od rodzaju gleby, od pogody. Mały rolnik produkuje również małe ilości, różnorodne małe ilości. I on nie jest żadnym partnerem dla marketu, ponieważ nie jest partnerem, nie może sprzedać swojego produktu.
no to w takim razie po co ma produkować? Nam jest ograniczany rynek zbytu. Nie możemy sprzedać na przykład przerobionych rzeczy. Nie możemy sprzedać mąki, nie możemy sprzedać jakiś kasz, makaronu. To wszystko jest związane później z przepisami. Gdybyśmy chcieli to sprzedawać, musimy podlegać takim przepisom jak duże przedsiębiorstwa, co dla małego gospodarstwa jest po prostu do, na początek nie do przeskoczenia. Produkty do supermarketów kierowane, do takich dużych sieci sklepowych, muszą mieć długie terminy przydatności. To powoduje, że muszą być jałowione i one nie są już w pełni odżywcze. Produkt, żeby był w pełni odżywczy, musi posiadać wszystkie te właściwości, które natura przez miliony lat ewolucji w ten produkt włożyła. Więc to jest naturalny proces, gdzie w produkcie są bakterie, gdzie w produkcie są bardzo dużo różnych biologicznych substancji. Kupując w supermarketach, ludzie przede wszystkim nie wiedzą, co w danym produkcie się kryje, a bardzo często kryje się bardzo, bardzo wiele chemii, z naszego punktu widzenia kompletnie niepotrzebnej. Najważniejsze, żeby to był produkt jak najbardziej świeży, jak najmniej przetworzony, z jak najmniejszą ingerencją procesów chemicznych i jak najmniej wyjałowiony. W naszych jogurtach na przykład jest tylko nasze kozie mleko i kultury bakterii, które ten jogurt zakwaszają. I ten jogurt jest ważny przez 21 dni, czyli przez 21 dni można go bez problemów, przechowywując w lodówce, bezpiecznie zjeść. Dla nich jest to istotą rzeczy, wyprodukować coś dobrego. I w pewnym momencie naszymi wyborami my pozbawiamy go tego sensu bytu, tak naprawdę. Paying for your food is a political act and it's a social act. You can, you know, it's not just about filling your belly, it's about what kind of model of food production you're supporting. Who you're giving, if you're paying the supermarket, you're giving the supermarket a chance to be there tomorrow as well. If you're doing this for a peasant, you're giving the chance for a family to continue practice their good practices and produce much higher quality food. Dobrze, film jest super i już jest dostępny na stronie nileni.pl, więc możecie też zakładać te materiały i wideo zobaczyć ten i jeszcze kolejny. Więc podsumowując, przez chwilę zobaczyliście, jak bardzo supermarkety są złe. Myśmy też tworzyli kampanię przeciwko supermarketom, taką bardziej informacyjną. To co wam powiedzieć mam? Trochę stajemy się bez wyboru, jeśli chodzi o to, gdzie mamy kupować żywność. I wrzuciłam też linka na czata. To jest link, który mówi o badaniach GUS-u, które pokazują, jak spada ilość niewielkich sklepów warzywno-owocowych. W ciągu roku spadło jej 11%, mamy spadek 11%. Obecnie mamy niewiele ponad 5100 sklepów owocowo-warzywnych w Polsce, podczas gdy już samych Biedronek mamy 27 000, więc tendencja jest bardzo zła i narastająca. Dlatego też moja perspektywa jest taka, powiem o tym też trochę później, ale że wydaje mi się, że po prostu nie ma co do końca liczyć, oczywiście należy lobbować i wspierać dobre rozwiązania, ale na to, że zmieni się prawo, raczej powinniśmy poszukiwać swoich alternatywnych sposobów dotarcia do żywności bezpośrednio od rolników i starać się skracać łańcuchy dostaw, właśnie łańcuchy dostaw oparte na solidarności, uczciwych cenach. Stąd jestem ogromną zwolenniczką sprzedaży bezpośredniej poprzez kooperatywy spożywcze, rolnictwo wspierane przez społeczność, o tym za chwilkę, targi, bazary. Kluczowe jest w tym wszystkim też wzmacnianie relacji między producentami i konsumentami, wytwórcami, konsumentami, aby też wzajemnie się rozumieć i dogadać i przeciwdziałać ekspansji, dominacji supermarketów. Poproszę zmianę slajdu. Już. Tak, proszę. Dalej, również dalej, to tylko zdjęcie.
Tu jest strona kampanii, dlaczego nie kupuję w supermarkecie. Jak wpiszecie to w wyszukiwarkę, to znajdziecie bardzo dużo ciekawych informacji właśnie na ten temat. Mogę prosić o zmianę slajdu. Też zmiana to są fakty i dane, które Wam się przydadzą, będziecie chcieli wrócić do tego webinaru. Z tych obszarów, o które upomina się Mileni, to jest praca i warunki socjalne. To jest coś, co znowu niesamowicie dla mnie trudne do zrozumienia, jednocześnie dobrze to rozumiem. To znaczy, jak bardzo przyzwyczailiśmy się właśnie przez dofinansowania do rolnictwa przemysłowego i zwolnienia podatkowe różniejsze dla sklepów, dla supermarketów i dla ogromnych sklepów i korporacji, które rolno-spożywczych, doszło do tego, że żywność jest niesamowicie tania. Jest tak tania, że jest to właściwie niezrozumiałe, jak to jest możliwe, że komukolwiek opłacało się to wyprodukować, wytworzyć. Wcześniej nie mówiłam Wam, dlaczego tak jest. Natomiast oczywiście, że w społeczeństwie, które jest relatywnie biedne, trudno jest płacić duże pieniądze za jedzenie. Natomiast rzeczywiście to, czego ja się też nauczyłam, uczestniczyłam trochę w pracach na farmie, mimo jako, że tylko wizytowałam, to zrozumiałam, jest niesamowicie ciężka praca i rolnicy, chłopi powinni mieć godne wynagrodzenie. Więc podkreślenie tego, że im też należy się godna płaca, jest kluczowe, aby ten system postawić na nogi, aby system, lokalny system żywności mógł działać. Gdyż my możemy sobie mówić o jakichś celach i ideach, ale rolnicy ostatecznie również muszą z czegoś żyć i muszą mieć możliwość dostępu do rynków zbytu i muszą zarabiać pieniądze. Bardzo, to, co mi się bardzo podoba też w tych obszarach naznaczonych przez ruch Mileni, to jest to, że upominają się również o pracę kobiet, które relatywnie mniej posiadają gospodarstw, natomiast są bardzo mocno przywiązane do pracy na gospodarstwie i pracy domowej i pojawia się cała kwestia niewidzialnej ich pracy, ale również upominają się o warunki pracy pracowników sezonowych, często imigrantów, którzy no, są zatrudniani bardzo często na czarno, a oni tak samo dokładają się do całego systemu, tak samo sprawiają, dzięki nim również możliwe jest to, że na nasze stoły trafia żywność. Więc zasoby naturalne i własność wspólna, no to tutaj przede wszystkim jest sprzeciw wobec utowarowienia, fiskalizacji, patentowania dóbr, takich jak ziemia, nasiona stosowane przez rolników, ras zwierząt hodowlanych. To jest dość szczegółowa wiedza, jeśli by się zdomyć o to, które nasiona mogą być powielane, które nie mogą być powielane. Natomiast wiecie, Monsanto, Bayer, no to są między innymi te korporacje, które są słynne z patentowania wiedzy, która funkcjonowała, zanim się one pojawiły przez tysiące lat, była przekazywana z pokolenia na pokolenie, ruch Mileni się temu przeciwstawia i opowiada się za korzystaniem ze wspólnych zasobów i prawa do nich wszystkich osób, które chcą z nich korzystać. Dobrze, kolejna zmiana. To jest zmiana polityk publicznych. To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, mówiąc o tym, kto w Unii Europejskiej jest wspierany przez m.in. wspólną politykę rolną. Słuchajcie, no to jest tak, że to, że mamy coraz więcej wielkich gospodarstw i że dotowana jest przemysłowa produkcja żywności, nie jest przypadkiem. Po prostu system polityczny jest tak zaprojektowany, żeby wspierać jednych, a nie wspierać drugich, lecz zdecydowanie mniej wspierać drugich. Faworyzuje duże gospodarstwa, jest to nieuzasadnione, a kiedyś to rzeczywiście może było realizowane w myśl błędnie pojmowanej modernizacji. Natomiast dzisiaj mamy już dowody największych, najbardziej złych moralnie instytucji, nawet jak Bank Światowy, które dowodzą, tak jak wcześniej wspomniałam, że zwiększa jest produktywność 1 hektara w drobnym gospodarstwie niż wielkoobszarowym gospodarstwie. Nie ma uzasadnienia, aby dotować tak szeroko przemysł rolno-spożywczy, natomiast to się dzieje i to musi być odwrócone. Więc
to tak samo jak w rolnictwie, jak i w innych obszarach, chociaż tutaj to jest najbardziej chyba taki newralgiczny i czuły obszar naszego życia. Znaczy, że no niestety mamy ogromne połączenie polityki i biznesu. No i to jest ten opór, który jako społeczeństwo musimy stawiać. I teraz już bardzo szybko przechodzimy na polski rynek. Miałam kilka kluczowych kryzysów w Polsce związanych z żywnością. No to tutaj nie będzie nowości, to jest ekspansja sieci supermarketów, dyskontów, niszczenie lokalnych rynków i wprowadzenie do obiegu na szeroką skalę importowanej żywności przemysłowej. Tego doświadczamy wszyscy. W małych miejscowościach pozamykały się już targowiska, mamy kilka dyskontów, małe sklepiki się zamykają. Mamy ograniczony dostęp rodzinnych gospodarstw i wytwórców do rynku. To, o czym mówił jeden rolnik na filmie, to jest to, że rzeczywiście drobne gospodarstwa nie mogą przetwarzać i sprzedawać swojej żywności w sposób inny niż bezpośrednio na targu na przykład. Nie mogą już do sklepu sprzedawać, coś co mogłoby im, ja nie mówię o sklepie typu dyskont, tylko po prostu do lokalnych sklepów nie mogą, ktoś musi spełniać ogromne wymogi sanitarne. No wiecie, słynne opowieści o tym, co sanepid wymaga. Są po prostu nie do przeskoczenia przez drobnych rolników. W ten sposób oni nie mogą produkować czy tworzyć żywności, na które mogliby zarobić. I to są te absurdalne sytuacje, kiedy mogą sprzedawać jabłka, natomiast nie mogą sprzedawać jedzenia z jabłek. Mamy relatywnie małe wsparcie dla rolników ekologicznych. Przeprowadziłam w życiu kilka, jak nie kilkanaście rozmów z rolnikami, którzy choćby chcieli mieć przetwórnię, czy mają przetwórnię serów. Ilość kontroli, biurokracji, która ich czeka, jest ogromna, zupełnie nieopłacalna i wycofują się z tego coraz częściej. Mamy również problem ze spekulacją ziemią w Polsce i to nie tylko, od razu wykluczam plotkę, jakoby wyłącznie zagraniczny kapitał kupował polską ziemię. To są również polskie firmy, które po prostu kupują ziemię jako dobrą inwestycję na przyszłość. I mamy problem z nasiennictwem, zakazem możliwości powielania i sprzedaży własnych nasion. No i tutaj bardzo szybko, no, nasze odpowiedzi chciałam pokazać, że mogą być różnorodne. Zieleni Polska to jest nasza grupa, która na jednym z forów w zeszłym roku odbyło się Europejskie Forum na Rzecz Suwerenności Żywnościowej. I założyliśmy Zieleni Polska po to, żeby no, zacząć tworzyć takie forum do budowy sieci, do jednoczenia ludzi, którzy myślą podobnie jak my, którzy identyfikują się z zasadami suwerenności żywnościowej, więcej na stronie mileni.pl i próbujemy jednoczyć i praktyków, i aktywistów, i gospodarzy, i rolniki, i rolniczki, i osoby, które po prostu chcą działać w obszarze suwerenności żywnościowej. Też od grudnia będziemy też prowadzić bardzo fajne webinaria, też możecie się zarejestrować. Będziemy organizować Forum Suwerenności Żywnościowej w styczniu, a w grudniu spotkanie międzynarodowe, międzypokoleniowe rolników, więc powoli próbujemy, docieramy się jako grupa i próbujemy działać, żeby jednoczyć ludzi, którzy chcą zmienić to polskie rolnictwo, zadbać o polską wieś i o naszą żywność. Jak najwięcej żywności kupować bezpośrednio od rolników i drobnych wytwórców. To jest pierwsza rzecz, którą możemy zrobić i wcześniej o tym pisałam. To jest kupno bezpośrednio i poszukajmy jakichś rolników w okolicy, może kooperatyw, może one już istnieją. Jest to coś, na czym na pewno każdy z nas może popracować, chociaż wiem, że niektórzy z nas będą mieli bardzo utrudniony dostęp. Ważne jest, aby budować relacje z producentami, zaczynać rozumieć ich problemy i zachęcać ich do sprzedaży bezpośredniej. Tak jak wcześniej wspomniałam, można dołączyć do kooperatywy, do grupy solidarnych zakupów, do RWS-u, czyli to jest model rolnictwa wspierany przez społeczność, który opiera się na tym, że społeczność umawia się z rolnikiem, płaci z góry za rolnictwo, za sezon i później rolnik dostarcza plony, które udało mu się zebrać.
Bardzo lubię ten model, bo on nie tylko płaci za żywność, ale płaci też za całe rolnictwo. Jakby konsumenci czy grupa, która się umawia z rolnikiem, bierze odpowiedzialność na siebie, bierze współodpowiedzialność za potencjalne klęski, które mogą się przydarzyć, klęski naturalne podczas danego sezonu. Ważne jest oczywiście wspieranie działań lobbyingowych, rzeczniczych w internecie czy na miejscu, jeśli jest taka możliwość. Ważne są polaryzowanie wiedzy, suwerenności żywnościowej i agroekologii. Można również założyć obrót społecznościowy, wspólnie uprawiać warzywa jako społeczność. Więc wiecie, jest trochę działań i na pewno to nie są wszystkie. Mam nadzieję, że każdy z nas jakoś będzie mógł się w nich odnaleźć. Ja to proszę następny slajd. Proszę. Tu jest akurat mapka kooperatyw spożywczych. Można kolejny slajd. Kooperatywy spożywcze akurat pojawiają się i znikają i są w różnych miejscach, mają różne modele. Kolejny slajd. I tu tylko szybko wymienię trzy. I chciałam bardzo podkreślić, że to, co jest niesamowite w tych oddolnych inicjatywach żywnościowych, to jest to, że naprawdę ona jest taka, jaką ludzie ją tworzą, więc nie ma jednego rozwiązania, jest ich wiele i to jest wspaniała różnorodność w przeciwieństwie do standaryzacji, która następuje w korporacyjnym łańcuchu żywności. Mamy kooperatywę Dobrze, z której ja pochodzę. Mamy dwa sklepy w Warszawie. Jest kooperatywa Grochowska, która też jest w Warszawie akurat. Oni działają trochę na zasadach tak zwanych akcji zakupowych. Jest kooperatywa Wawelska, która ma swoją siedzibę, która nie jest sklepem, ale ma swoje centrum społeczne. Więc tam zawsze jest sporo ludzi w kooperatywach, sporo wyzwań, ale jest to też najlepsza obopólna korzyść i dla konsumentów, i dla rolników. I tutaj to jest, z tego co się zorientowałam, być może nie na, to jest przewodnik rolnictwa wspierany przez społeczność. Wiem, że też już macie teraz w stronie IGO, można znaleźć nowszy przewodnik. Natomiast to jest ten system, który jest bardzo korzystny dla rolników i dla konsumentów. To jest właśnie, po trochu Wam o nim opowiedziałam, ale to zasadniczo jest system, w którym i konsumenci, i rolnik bierze odpowiedzialność za rolnictwo, czyli za to, jakie plony pojawią się w danym sezonie. Konsumenci tutaj, to co jest ważne, płacą z góry, rolnik, mają spotkanie z rolnikiem, ustalają, co chcą, żeby zostało zasiane, ustalają ceny, więc jakby ceny nie są już później rynkowe, nie podlegają presji rynku, tylko po prostu rolnik wylicza, ile potrzebuje pieniędzy. To sprawia, że nie musi brać pożyczek z banku, to znaczy, że może na początku sezonu zakupić niezbędne rzeczy potrzebne na sezon, a później zwykle właśnie pod koniec maja do później paczki do danego miejsca umówionego. Oczywiście tu też może mieć różne wariacje na temat RWS-u. Jakby moim marzeniem jest to, żeby powstała cała wioska, w której rolnicy specjalizują się w wytwarzaniu różnego asortymentu, czy tu jakiś nabiał, czy tu owoce, czy tu warzywa, i jakby razem rozwożą to do miast. To wszystko wymaga, jak pewnie wiecie, bardzo dużej ilości komunikacji i zarówno między rolnikami i konsumentami. To jest, myślę, jednym z wyzwań, tym to też Milenii Polska chce się zajmować, to jest budowaniem, zresztą i Milenii, i ruch suwerenności żywnościowej w Europie i na świecie, to budowaniem porozumienia między różnymi grupami, które może trochę inaczej rozumieją pewne pojęcia, natomiast ostatecznie chcą dobrze żyć, mieć prawo do żywności, decydować o tym, co i jak jedzą, jak produkują, jak wytwarzają. Więc wydaje mi się, że tutaj mamy ogromną rolę do spełnienia. No mam nadzieję, że udało mi się pokrótce nakreślić, czym jest ta suwerenność żywnościowa. Na pewno więcej możecie doczytać na stronie milenii.pl. Myślę, że na stronie IGO tak samo. Tutaj inne linki, które
które wymieniłam. I co, no powoli chyba będę kończyć. Nagranie niedługo będzie dostępne naszego spotkania, także będzie można się dzielić z innymi. Pozdrawiam!